Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ceku. Oto kolejny odcinek z serii o Królestwie Polskim. Słuchajcie, powracamy do rozgrywki. No i generalnie dzisiaj chcę jakby kontynuować to, co zaplanowałem w poprzednim odcinku, a mianowicie stworzenie Międzymorza. Już tutaj część ziem potrzebnych do stworzenia Międzymorza już zagarnąłem, a mianowicie pokonałem Królestwo Węgier, które znajdowało się w tym miejscu. No i teraz sprawdźmy, co mi jeszcze jest potrzebne, żeby te Międzymorze stworzyć, a mianowicie wygląda to tak. Część ziem Królestwa Czeskiego, no ale to tutaj się akurat nie będę rozdrabniał, po prostu jak już zacznę tą wojnę z Czechami, no to postaram się te Czechy całe zająć i tutaj nie będę się rozdrabniał. Tutaj mamy też część ziem Imperium Osmańskiego i tutaj no też będę musiał z nimi wojnę stoczyć, tak? Jeżeli będzie za ciężko, ewentualnie kogoś innego poproszę o pomoc. No, ale na dzisiaj chyba tutaj zaplanuję sobie pokonanie Livonian Order, które się rozciąga jeszcze tam wyżej, jeszcze kilka tutaj prowincji. Ale generalnie to, co jest na czerwono tutaj zaznaczone, jest nam potrzebne. Także dzisiaj tutaj myślę, że przedstawię Wam tutaj taką potyczkę z tym Livonian Orderem. Możecie mi napisać w komentarzach, czym ten Livonian Order tak naprawdę jest, bo Saint Petersburg to są jakieś tam ziemie generalnie rosyjskie, tak? Sankt Petersburg, czyli dzisiejsze to miasto, które znajduje się w Rosji. Stolica Sankt Petersburg właściwie. No ale okej, no to będziemy musieli to wyjaśnić. I oni dużo tych tutaj ziem tak naprawdę nie mają. A więc to, co na wstępie zrobię, to przede wszystkim tutaj pakcik o nieagresję z tymi państewkami, no z którymi raczej na razie nie chciałbym walczyć, bo wiecie o co chodzi, jeżeli się czymś zajmuje, to najpierw trzeba się zająć jedną rzeczą, a później kolejną, tak, a nie chcę po prostu, żeby nagle tutaj z 3 wojny mi wyskoczyły. Tutaj mam też bardzo groźne Wielkie Księstwo Moskiewskie na wschodzie. Także tutaj też pakcik o nieagresję do nich leci. To by było tyle, jeżeli chodzi o te pakty. Teraz sprawdźmy, gdzie ja mam jakieś jednostki. O, te 9000. Przepraszam. Te 9000 od razu przenoszę tutaj pod granicę. Koniecznie. Te 1500 też sobie wezmę. Okej. A tam, gdzie nie ma, no to po prostu dokonam rekrutacji. 12000, ja pierniczę. Ile to wszystko kosztuje tutaj? Bardzo dużo. Będziemy najwyżej to wszystko skipować, ewentualnie. No już tu mi akurat pieniędzy zabrakło właściwie, no ale to już... No i ze wszystkimi udało mi się te pakty podpisać, więc jest luksus. Dobra. Jeszcze zaraz będę musiał luknąć na asymilację, bo jednak tutaj chyba dużo tych ziem węgierskich, które ostatnio przejąłem, potrzebuje tej asymilacji, więc trzeba to zrobić. Dobra. No i dobra, i tutaj te granice są w jakiś sposób obstawione. Tutaj jeszcze dorekrutuję. O. I git. I to myślę, że może nam w jakiś sposób na początek starczyć, najwyżej będę później dorekrutuję jeszcze coś. Tutaj spójrzmy na naszą asymilację. No jest trochę tego. Dobra. Asymilacja w sumie też nam poprawia bodajże chyba też zarobki, tak? Jeżeli tam jest dobre zadowolenie, no to tam nie ma problemu z pieniędzmi też chyba. To też jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj... O, mam punkcik technologii, który zaraz wydamy sobie mądrze. Ok, na razie zostawiam tą asymilację. Tutaj mam punkt technologii, który właściwie najlepiej dodałbym do... No, przyrost ekonomiczny, no to jest ważne, ale też wojsko dużo pieniędzy zabiera, także tutaj punkcik do utrzymania wojska. Tutaj mam... Rozejm z Gruzją się przydawnił. Dobrze, trudno. No i teraz... Także tutaj już widzę, te granice są obstawione, ale się zastanawiam, czy jeszcze czegoś tu do jakiejś rekrutacji nie przeprowadzić. Co tu jeszcze by można było zrobić? Może tutaj coś... Tak, o tyle. Tu tyle i tu ewentualnie jeszcze. No i w sumie tu jeszcze mogę. O, pyk. Już nie mam kasy właściwie. No, można próbować, tylko sprawdźmy, jaką oni tu mają ekonomię. 88 tysięcy, ja mam w tym momencie 454. No ale no, kurczę, no nie zdziwiłbym się, jakby mnie tutaj w jakiś sposób zaskoczyli. Czekajcie, a sprawdzę jeszcze jedną rzecz, bo tu jest jakaś wysepka, która należy do Biskupstwa Ozylii. Dyplomacja, stwórzmy... Tak, czyli jeszcze o to biskupstwo bym musiał, kurczę, zahaczyć. Niedobrze. Sprawdźmy biskupstwo. Ile oni mają tutaj prowincji? Prowincje mają jedną tylko. No to dobrze, to sobie tu bez problemu zagarniemy przy okazji. Czekajcie, a jeszcze jedna rzecz. O kurczę, to jeszcze będę musiał zahaczyć o prowincję Szwecji. Cholera. To jeszcze tutaj... No dobrze. Na dzisiejszy plan jest taki, żeby generalnie ten Livonian Order pokonać, a Szwecją będziemy się martwić później, no. No, nie uśmiecha mi się to zbytnio. Dobrze, no nieistotne. Ja tutaj jeszcze sobie w takim razie coś dorekrutuję. Ewentualnie tutaj jeszcze. No i co? No i zapisuję giereczkę i próbujemy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zapisywanie jest. Próbujemy. Tutaj mam... No nie mam dobrych opinii na mój temat u nich. A więc możemy sobie tutaj no, na spokojnie tą wojnę wypowiedzieć. Także próbujemy. Ja tu już te wojska wysyłam. Tutaj mam aż 9000, także spokojnie. No trochę tych jednostek mam. Mam nadzieję, że mi jakichś tutaj problemów nie będą. No, nie będą mi tutaj jakichś większych problemów robić, że sobie spokojnie ich pokonam. Dobrze. No elegancko. No. Widzicie, że elegancko jest. Tym bardziej, że tu mam prawie 12 000 jednostek, także tutaj jest fajnie, fajnie. Dobrze. No tutaj należałoby chyba coś zaraz dokupić. Także ja sobie tutaj dokupię ewentualnie jeszcze jakieś jednostki. No i lecimy dalej. No, 14 już tutaj łącznie się uzbierało. Fajnie, fajnie. I wojnę mamy. Wojnę z Riazaniem. Riazań, wariaty, nas atakuje, a Riazań jest tutaj. Nie wiem, co oni się tutaj tak, nie wiem, no rozmowy pokojowe, bo po co? W sumie ja bym ich pokonał, ale to jest sens jakiś większy. Tutaj dorekrutuję w takim razie. Rzecz o cholera, tych ziem tutaj chyba nie zasymilowałem dokładnie. Dobrze. Lecimy dalej. No i dobra, zaraz to ładnie będziemy ogarniać wszystko. Pięknie idzie, jak na razie naprawdę... Ojojojoj! Livonian Order chyba ze swoim sojusznikiem Meklemburgią Kurczę, mi tu wpłynęli. Ciekawe. Zaraz ich wyjaśnimy. Mnie zaskoczyli. Właściwie. Tutaj rekrutacja szybko wlatuje. Tu też. W takim razie tutaj się cofam. Idzie do góry. Gdzie oni mają stolicę? Stolica jest tutaj bodajże. To jest stolica? Nie, to jest Tallin. A stolica była Sankt Petersburg. To jest ich stolica rzekomo. Ojeju, 4000 tutaj mi wjeżdża na tą wysepkę, ale to co oni są tacy śmieszni, że co, próbują mnie od tyłu wziąć? No tak, no bo w sumie no nie mają innego dojścia, muszą tutaj przez ten ocean przepłynąć. No dobra. No, elegancko. Tutaj mi chyba 4K wjechało, choć nie jestem pewien, ale dobra, nieistotne. Zaraz to wyjaśnimy. Tutaj będzie, ta twierdza będzie na pewno nasza. Tutaj. Dobrze. A i mogłem inaczej. To już nieistotne teraz. A co z tym Riazaniem się tam właściwie stało? Aha, ja chyba podpisałem z nimi pokój. Okej. Czyli jednak się opamiętali. No 4K było. Czyli tutaj... No dobrze, ale zostali szybko wyjaśnieni. Więc tyle dobrego. Tak poza tutaj rozgrywką wam powiem, że no stosunkowo szybko te święta minęły, nie? To tutaj właśnie te powiedzenie teraz święta i po świętach jest właśnie na miejscu, bardzo na miejscu. Powiem wam, że no, czekałem jednak na te święta jakoś, tutaj z utęsknieniem. Dlaczego? Dlatego, że no, na co dzień mieszkam w Łodzi i tam studiuję, a tutaj wiecie, teraz na święta się do rodzinki na jakiś czas wróciło. Generalnie mam wolne aż do końca majówki, więc no całkiem sympatycznie. No ale właśnie na te święta, wiecie jak to jest, człowiek czeka, a tutaj już święta minęły, więc no kurczę, no słabo trochę. Dobra, czekajcie, co ja tu mogę jeszcze zrobić? Dobra, na razie te wojska, co tu są, zostawię. I dobra, no nic, no będę po prostu szedł do przodu tym, co mam. Okej. Oj, cwaniaczki tam mieli. Tak nagle z zaskoczenia. Dobra. Od razu przenieś tutaj. No zaraz będziemy... A nie, przepraszam, nie! Przenieś. Kurczę, no nie tak miało być. Czemu oni się... Aha, bo oni chcą jakoś przez morze przepłynąć. No dobra, może będzie szybciej, może to nie jest głupi pomysł. No nieistotne. Dobra. Tak, zaatakujemy ich. Ajajajajaj, się porobiło. Dobra, elegancko. No i tutaj już to fajnie wygląda, to zrobimy coś takiego. Tu 600, tutaj reszta, tu zaraz 10 000 przypłynie, to będzie wyjaśnione. No jest wyjaśnione, tylko cwaniaczki tutaj się im udało wrócić. Dobra, z 2K niech tam idzie, reszta idzie do przodu. No i to oni teraz się tak będą bawić, nie? Będą dzielić te wojska. To jest właśnie to, czego ja nie lubię w Age'u, niestety. Wiem, że w takiej Europie Universalis, z tego co bynajmniej słyszałem, to już tutaj wróg by dawno jakiś pokój chciał ze mną podpisać, albo by się poddał. No, ale niestety Age of Civilization jest niewybaczalny. Także no, czasami trzeba się pobawić trochę. Okej, tu 7K niech idzie. No dobrze. No i elegancko, tutaj tak. Tutaj jeszcze się wrócimy. Tutaj też się wrócę. No i lecimy tam już przejąć te ostatnie chyba. Dobra. Pytanie zasadnicze? Jeszcze mają... Tak, jeszcze jedną prowincję tutaj mają, widzę. Jest 100%, słuchajcie, mamy 100% tego Livonian Order właściwie. Także tutaj mogę już te ziemie sobie odebrać. Zaraz jeszcze tutaj o wysepkę zahaczymy tego biskupstwa bodajże, bo też jest mi potrzebne. No i tutaj chyba elegancko wszystko zaznaczyłem, co mogłem. Tak, dokładnie. Wyślij żądania. I się zgodzili. Także fajnie to wygląda. Oczywiście zarobki mi wzrosły. Już 12 tysięcy co turę. Tutaj przyrost ekonomiczny. Sprawdzę swoją ekonomię. Wow. Pół miliona ponad... Znaczy pół miliona, no 500 ponad tysięcy. Ładnie. I teraz tak. Co mi jest jeszcze potrzebne do stworzenia tego Międzymorza? No tutaj właśnie te ziemie osmańskie, troszeczkę Czech. Tutaj, no niestety muszę o tą Szwecję zahaczyć, ale to już będzie wielka wojna polsko, albo no nie wiem jakby to nazwać, ale Rzeczpospolita Obojga Narodów kontra Szwedzi, czyli taki potop może szwedzki być, albo potop z mojej strony, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale to no, jakiś osobny odcinek, może następny przygotuję. Właśnie walkę ze Szwedami. A tutaj bym no jeszcze zahaczył... No muszę zahaczyć o tą wysepkę, no bo to też... To jest taka popierdółka, ale to trzeba właściwie no, zrobić. No, to trzeba po prostu zrobić. Nie wiem co na tej wyspie się czai, także te wojska, które tu gdzieś mam, sobie ładnie przeniosę. O, bo tam mamy port z tego co widzę. Zaraz tą wysepkę wyjaśnimy. A w międzyczasie sprawdzę jeszcze asymilację. Dobra. O, jest co asymilować. Dobra. Jest. Dobrze, zaraz będziemy... Zaraz, wiecie co, bo ja często też, no poza odcinkiem sobie jednak tą asymilację już ogarniam, żeby podczas kręcenia odcinku tutaj wam nie pokazywać jak się asymiluje, no bo chyba każdy wie do czego służy asymilacja, jak ją się robi, więc no to... Okej. No i tutaj właściwie, zaraz zobaczymy, te biskupstwo, oni mają raptem ekonomii 2800, no to przecież... Co oni tam mogą mieć, nie? Ja sobie giereczkę kontrolnie zapiszę. Niby słabe państewko, ale... Wiecie... Pozory mogą mylić. Tutaj sobie... Zrobimy tak. I te 2K też przenoszę. No i teraz sprawdzamy. No dobrze, poszło. Czyli tutaj... Udało się tą wysepkę bezproblemowo ogarnąć. Akurat to mi było potrzebne do stworzenia Międzymorza. I teraz tak, tutaj pokój cywilizacji, ale to już mam ogarnięte. Tutaj co tu się stało? Cypr, o proszę. No tutaj mógłbym w sumie tą ofertę Cypru zaakceptować, bo Cypr chce walczyć z Imperium Osmańskim, ale dla mnie to jest po prostu totalnie śmieszne, no bo no co mi widzicie? Królestwo Cypru, tak? I oni chcą walczyć z Imperium Osmańskim, które ma o wiele więcej prowincji, jednak ta gospodarka i ta ekonomia jest u nich lepsza, no to... No z całym szacunkiem, ja bym to przyjął, ale no... Ja wiem, że Cypr nie ma szans, więc... Chyba odrzucę ich propozycję. Takie z dupy trochę bym to powiedział, no bo... gdzie Cypr będzie atakował Imperium Osmańskie, no to... Bądźmy poważni. Okej, czyli Livonian Order ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy Livonian Order, ogarnęliśmy te biskupstwo, które było tutaj na jednej wysepce. No i tutaj teraz to, co się szykuje na kolejne odcinki, no to już wam tutaj ładnie wyjaśniam. A więc podzielimy to na powiedzmy 2, ewentualnie 3 etapy. Czyli to będą albo 2 odcinki jeszcze, które będą dążyć do stworzenia Międzymorza, albo 3. Zobaczymy, ile mi to czasu właściwie zajmie, ale tutaj na pewno to, co teraz pójdzie w ruch, to Królestwo Czech, które będę musiał tam przejąć, bo jednak tutaj chyba część ziem czeskich mi jest potrzebne. No i tutaj raptem tam kilka jakichś tam popierdółek z Imperium Osmańskiego mi jest potrzebne, no ale tu już całe Imperium sobie raczej pokonam, więc jeżeli się uda, to w jednym odcinku pokonam Czechy i Imperium Osmańskie, a jeżeli nie, no to będziemy musieli to podzielić na dwa odcinki i wtedy finalny odcinek, który będzie dążył właśnie do stworzenia tego Międzymorza, no to będzie tutaj wielka wojna ze Szwecją, no bo tutaj ze Szwedami się tutaj szykuje naprawdę chyba coś konkretnego, bym powiedział, no bardziej konkretnego niż no, z takimi Czechami, no bo Czechy... O dziwo, czekajcie. To jest szok, aż jestem zaskoczony, bo teraz tak patrzę, Czechy mają ekonomię 135, a Szwecja ma słabszą ekonomię? No dobra, nieistotne, ale brzmi fantastycznie, także tutaj myślę, że ze Szwedami na końcu będziemy walczyć, a w następnym odcinku Czechy, ewentualnie zahaczymy o te Imperium Osmańskie, te ziemie, które nam są potrzebne, także tak to wygląda. No, a w tym odcinku, słuchajcie, to by było wszystko. Oczywiście dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, tutaj za poświęcenie własnego czasu. Naprawdę niezmiernie się cieszę, bo po ostatnich odcinkach, które kręcę, po ostatnich transmisjach, naprawdę ta oglądalność wzrasta. Także no tutaj też te subskrypcje. Szok. No, jestem naprawdę zaskoczony. I dziękuję za Waszą obecność. Także to, co tutaj bym jeszcze prosił, no to oczywiście ta przysłowiowa łapka w górę pod tym odcinkiem i oczywiście informacja dla nowych osób. No, najlepiej jakbyście zasubskrybowali ten kanał, bo wtedy żaden odcinek i żadna transmisja Was nie ominie. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego. Hej, hej!